Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik na temat akumulatorka do wkrętarki 18-woltowej. To jest akumulatorek kupiony na licytacji u kreatora. Każdy, kto ogląda jego live'y, wie, o co chodzi. Jest tam tak zwany taki łopel, który on prowadzi. No i żeby wylicytować jakieś rzeczy, to trzeba się zapisać na whitelistę i wtedy możemy licytować sobie różne tam przedmioty. A czasami naprawdę są świetne rzeczy w niskich cenach. Można naprawdę wylicytować fajnie i tanio. No i w tym filmiku dzisiaj zobaczymy, co w ogóle kryje wnętrze takiego akumulatorka. Oczywiście ten filmik nie ma na celu żadnego hejtowania kreatora ani tym podobne rzeczy. To jest po prostu filmik, który pokazuje z ciekawości mojej i też innych użytkowników, bo już padł komentarz, że chcieli zobaczyć coś w środku tego aku. Także zobaczymy, co jest w środku. Postaram się długo nie kręcić tego filmiku, żeby nie zanudzać. Tak myślę, maksymalnie do 5 godzin. Żartuję, oczywiście. Nie no, 10 minut postaram się nie przekroczyć w tym filmiku. No i co? Powiem wam tak o. Ja już ją wczoraj sobie rozkręciłem, zobaczyłem, co jest w środku, wiem, co tam jest. I właśnie po tym rozkręceniu później padł komentarz, że chciałaby pewna osoba zobaczyć, co jest w środku. Także jeżeli dzisiaj będziesz oglądała ten filmik, dowiesz się, co jest tutaj w środku. Ja też pokażę to innym, tak żeby zobaczyli. I porozkminiamy sobie, co można z tym zrobić, ewentualnie czy po prostu oddam to do recyklingu elektrośmieci. Dobra, słuchajcie, żeby nie zanudzać, zrobimy sobie troszeczkę zbliżenie, a może nawet powiększę troszeczkę ekran, żeby to było widać dokładniej. Piękny rysunek, no mega mi się on podoba. Chyba sobie to. A dobra, już nie będę mówił co. Okej, okay, wyciągamy. Żeby to wyciągnąć, trzeba obrócić cały akumulator na drugą stronę. Zobaczmy sobie jeszcze z drugiej strony, tak żeby już było tak fajnie wszystko pokazane. Co na niej pisze? TCM 18V DC niklowo-kadmowe do ładowania baterie 1200 mAh. To są informacje na naklejce z tyłu. I teraz uwaga. Otwieramy, tylko nie przeraźcie się, bo ja już wiem, co tam jest, jak to wygląda. Także parę. Tak wygląda w środku. Widzicie, co tutaj się dzieje? To jest masakra. Nie wiem, czy to nie zagraża w ogóle jakiemuś tam pożarowi, już taki stan akumulatorków. No ale widać, że albo gdzieś tutaj było podlanie wodą, bo widać, że jest jakby taki osad rdzy. Albo po prostu już te akumulatorki są tak wytegowane, że nadają się jedynie do wyrzucenia. Słuchajcie, co tu jest jeden taki czarny? Patrzcie, tu jest coś czarnego. Co to jest? W ogóle zlepione taśmą. Aha! Jezu, ja, wiecie co? Ja myślałem w ogóle, że to jest spalony taki ten lajonek, znaczy lajonek, akumulatorek. To jest taka tulejka, która została włożona po to, żeby to się jakoś trzymało kupy. Jesus! Ja już myślałem, że to jest kurde tak wypalony ten lion do czarności. Ale by było. No i ile mamy tutaj ogniw w ogóle? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 1 na 2, 13 ogniw. I te ogniwa, jakie mają tam parametry? Postaram się to jakoś odtegować, tak żeby nie taśmą zdrapać tych napisów, bo jak się ściąga, to się usuwają. Dobra, zobaczmy taki, który jest cały w miarę. Słuchajcie, takie są tutaj napisy na tych akumulatorkach. Coś pisze. Hiding? Nie wiem. NiCD, batery SC 1,2 V, 12 1200 mAh. Hiding.
Haiding. To jest marki Haiding. No i teraz jest taka rozkmina. No zobaczcie, jaki to jest stan w ogóle tego wszystkiego. Masakra. Wiecie co? W tym momencie żałuję jednej rzeczy. Że nie mam jakiejś zgrzewarki, nawet takiej chińskiej, za 100 zł, żeby się pobawić właśnie w zgrzewanie takich akumulatorków. Zastanawiałem się właśnie kiedyś, czy nie zamówić sobie z Chin, ale zobaczyłem na kanale właśnie kreatora, jak testował dokładnie taką, co chciałem kupić. No i po prostu to, co się tam działo, to spowodowało to, że zrezygnowałem z zakupu. A dla chętnych, jeżeli będą chcieli sobie zobaczyć, o co chodzi, to podlinkuję tutaj teraz link do tego filmu o tej zgrzewarce. Będziecie mogli sobie kliknąć. No i dobra, i teraz jest taka rozkmina. Co ja mogę z tym zrobić? Mogę to rozwalić. W ogóle, żeby na przykład sprawdzić, jaka jest pojemność faktyczna tych akumulatorków. No, weźmy sobie miernik. Weźmy sobie miernik i posprawdzajmy sobie miernikiem mniej więcej, jak to wygląda. Tak jak już niektórzy widzieli. Miernik tutaj damy. Jak niektórzy widzieli, że mamy stan naładowania jaki? 18,76 V. No ha, bo ją wrzucałem do ładowarki i gdzieś podładowałem ją, nie wiem, z 5 minut? 5 minut, ale potem po włożeniu do wkrętarki, takim tylko powiedzmy powierzchownym, wkrętarka podziałała może z pół minuty. Już było widać, że ta moc tutaj wyczerpała się z tych akumulatorków. Także wiecie co, ja bym chciał jedną rzecz zrobić taką ciekawą. Może nie wyrzucać ich wszystkich. Ja bym sobie je rozpakietował. Zrobił rozpakietowanie. Każdą z osobna bym sobie podładował. I potem bym testował każdą z osobna. Załóżmy pod jakimś tam obciążeniem. Ile by ona wytrzymała, nie? Tylko to trochę też czasu by trwało. Nie wiem nawet, czym bym mógł obciążyć taki jeden akku 1,2 V, żeby na przykład sprawdzić w ciągu jednego dnia chociaż z 5 sztuk. Bo można by je wykorzystać do czegoś innego. One są małe. Takie dosyć praktyczne, żeby gdzieś się włożyć, że tak powiem. No i aha, i mam takiego pomysła, bo ja mam wkrętarkę tą mniejszą taką. Ona ma tam akku, tylko że ona tam ma chyba ten litowo-polimerową. Nie. No lająka w każdym razie ma takiego 3,7 V, nie? Nie na pewno ni CD, tylko chyba ni MH. Z tego co kojarzę. Musiałbym ją rozebrać. Ale gdzieś można by wykorzystać takie akumulatorki. Tylko mówię, nie wiem jaki to jest stan tego, czy to się opłaca, czy to po prostu nie wyrzucić do elektrośmieci. Chociaż chciałbym wykorzystać, chociaż raz, dwa, trzy tutaj widzę, ładne są z tej strony. Może byśmy sobie je oczyścili, zdrapali ten papier, czy zdrapali, ściągnęli go, wyczyścili tak naprawdę tak ładnie, żeby on był jak nowy, teoretycznie. No i potem zabawa w podładowywanie. Czy one są w ogóle wybrzuszone? Jak sobie tak popatrzę, te są płaskie. Tu jest taki bardziej jakby widać wybrzuszony. Tutaj chyba nawet też. Patrzę się teraz tak od takiej płaszczyzny. I tak widać minimalnie, że jedne są tak super ekstra płasko, a drugie są, albo mi się wydaje, że tutaj ten papier jest inaczej naciągnięty na tego akumulatorka i dlatego jest taki efekt. No w każdym razie tak to wygląda. Powiedzcie mi, co można by zrobić z tym akumulatorkiem? Czy jest jakaś jeszcze nadzieja w tym, żeby wykorzystać to do czegoś? Ja już na tym zakończę filmik. Aha, nie. Jeszcze byśmy sobie coś pomierzyli tutaj. Weźmy sobie na przykład tego.
1,24. 1,24. 1,25. 1,25. 1,25. O, ten ma 1,24. Tutaj. Nie trafiłem. O Boże, tu jest tak już zategowane. Ten nie działa? Nie, niemożliwe. Czekajcie. Słuchajcie, jest taki motyw. Tutaj biorę tego. Tu jest taśma, którą sobie ściągnę. Ok. No i zobaczmy sobie teraz tego. No tutaj w ogóle nie pokazuje mi napięcia. Dlaczego? Czekajcie, się wgryzę mocniej. 1,23. 1,23. Jeden dwadzieścia sześć, 1,26, 1,23, żeby nie zrobić żadnego zwarcia, 1,22. No, jak widzicie, są różne napięcia na tych akumulatorkach: 1,25, 1,26, 1,22. Także trzeba było by sobie je porozcinać tutaj te blaszki. Albo jakoś spróbować je odgiąć. Ale zobaczcie, ja wezmę to, rozpakietuję, tak na razie wyciągnę. Tutaj macie, o kurde, tu też tak było zrobione, że popatrzcie, wszystko lata. Takie zabezpieczenie przed tym, żeby one się nie zwarły. Widzicie? Jest jeszcze włożony jakiś taki papier. Może ja bym sobie je odlutował albo wyciągnął z tego najlepiej. Dobra, to połóżmy sobie gdzieś na bok. Obudowę. Taką obudowę można by wykorzystać właśnie do budowy jakiejś fajnego aku. No i zobaczcie, tutaj mamy coś takiego, taki naszyjnik. Może ja troszeczkę zmniejszę powiększenie. Naszyjnik. Żeby tu nie było zwary, jest taka ta włożona. Pokażę wam z bliska. No i mówię, firma Hiding NiCD 1,2 V, 1200 mAh. Tu są podlane. Mocno są zalane. Zastanawiam się, czy to ma jakiś sens się bawić z tym, czy to po prostu nie wypierdzielić i dać sobie spokój. Połączenie, tylko bym wziął sobie. Tutaj wyciągnął tą całą podstawkę z tymi. Wiecie co? Takie te można by fajnie wykorzystać właśnie do tej obudowy, nie? Żeby potem to włożyć. Albo zwyczaić jakiś inny patent, żeby było zamocowanie, podłączyć się. A ciekawe, jakby do takiej obudowy. Słuchajcie, teraz mam taki pomysł. Jakby do tej obudowy wrzucił na przykład takie baterie od telefonów. I potem zrobić tutaj wyjście na ładowanie. Co ty myślicie? Głupi pomysł? Patrzcie, ile tu by tego weszło. A to ma pojemność, powiem wam, ta bateria ma pojemność 2100 mAh. To jest bateria od BlackBerry, dokładnie NX1 model baterii, od BlackBerry Q10, dokładniej mówiąc. Zobaczcie, tu mam jeszcze inne baterie, tu jest na przykład bateria od BlackBerry M1, to jest chyba do 9300 20, czy jakoś tak. Tutaj mam baterię, zamiennik, który kiedyś kupiłem na AliExpressie do BlackBerry 9000. Pasuje też do 9780, 9700 chyba. No i nie wiem, czy nie pasuje jeszcze do BlackBerry
9900. Już nie pamiętam. No ale powiem wam, że spuchła i ona już jest do wyrzucenia. Muszę to dać mamie, żeby tam w szkole do tego pojemnika wyrzuciła. No ale powiedzcie, popatrzcie, jakbym miał takich baterii. O kurna, tu by weszło ich raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć na pewno, czyli mamy już 20 000 mAh na takich samych ogniwach z telefonu. I gdzie są o wiele, wiele chyba lepsze niż to. Potem zamontować tu jakąś przetworniczkę, na przykład step down do, załóżmy, 5 V. I mamy co? Mamy ładowa powerbanka. Nie, już teraz mi się włączają dziwne fazy, także ja już na tym zakończę filmik. Nie będę już przedłużał, bo im dłużej myślę, tym więcej mam głupich pomysłów. Także liczę na wasze komentarze jakieś kreatywne, co można by z tym zrobić. Trzymajcie się, pozdrawiam, życzę miłego dnia.